Na pewno pasja, namiętność, ogromne emocje i fascynacja. Gdy tworzę tę historię, to ona jest wszędzie wokół mnie, cały czas. Może właśnie dlatego, tak jak piszą czytelnicy, potrafię tak idealnie oddać i wygląd, ale także zapach, smak czy takie głębokie emocje. Ona, ta historia jest wszędzie. Oznacza, że czasami budzę się w nocy, muszę wstać, usiąść do manuskryptów, zapisać daną scenę, aby mi nic nie umknęło. Później, gdy poprawiam, gdy zmieniam kolejność, to jest to tak głębokie wejście w to dane miejsce, w te przeżycia bohaterów, że zapomina się całkowicie o wszystkim o całym świecie. Tak, kontakt z czytelnikami ma dla mnie ogromne znaczenie. Staram się z nimi być w stałej takiej wymianie, czyli dialogu, ponieważ to, jak czytelnik widzi tą historię, jak ją przeżywa, jakie ma, jaki ma ona wpływ na jego życie, to jest dla mnie najpiękniejszy wyraz takiego, takiego uznania. Tak, w jednym z dialogów porównałam moją pracę nad trylogią nad historią Mariam Salis z tą fantastyczną pracą Gustawa Flauberta, który stworzył Madame Bovary. Dlaczego? Ponieważ jest tyle podobieństw. Gustave Flaubert był profesjonalistą, dopracowywał przesłania pewne słowa i dialogi do perfekcji. U mnie wygląda to dokładnie tak samo. Każde słowo, każdy Każda wymiana zdań ma ogromne znaczenie, i to potwierdzają czytelnicy, którzy piszą do mnie i mówią, że te słowa czasami pojawiają się w najmniej spodziewanym momencie: pojawia się dane zdanie z trylogii, które przypomina im się w czasie zakupów na wakacjach, czy w momencie jakiegoś spotkania szczególnej osoby. Gustav Flaubert również publikował swoją Madame Bovary we fragmentach, i u mnie było dokładnie tak samo, przecież i Mroczne Góry pojawiały się we fragmentach, i W Zielonych Oczach Wiedźmy, i Tajemnica Wiedźmy z Folsin, i teraz trylogia i jej kontynuacja również cały czas będzie się pojawiać w postaci kolejnych rozdziałów. Kolejne podobieństwo to jest to, że Gustav Flaubert zaszokował swoją madame Bowary i trylogia też w pewien sposób może zaszokować czytelnika, bo jest tak czymś głębokim, tak czymś fascynującym, co ukazuje się dopiero, gdy czytamy ją po raz drugi, trzeci, czwarty czy dziesiąty. Tak, na pewno trylogia nie jest przeznaczona dla dzieci, bo nie tylko, że są e, opisy e, dosyć naładowane emocjonalnie, opisy namiętności, e, takie sceny erotyczne wręcz, ale również są sceny agresji. Dlatego polecam ją od 16 roku życia. Tak, dla mnie niesamowicie ważny jest kontakt z czytelnikami, ta nasza wymiana zdań, dialogi. I to najpiękniej udało mi się osiągnąć właśnie poprzez Instagram, poprzez relacje, gdzie często pojawiają się ankiety, gdzie pytam czytelników o zdanie, ale również ta wymiana mailowa jest niesamowita. Czasami po prostu nie nadążam, aby wszystko przeczytać i aby przede wszystkim na wszystko odpowiedzieć, ale to ma dla mnie ogromne znaczenie. Ponieważ od samego początku było to moim marzeniem, aby ta historia żyła, żyła wśród nas, a tą moc i energię do tego, aby, aby być wokół, być w tym polu energetycznym Ziemi, uzyskuje właśnie przez to, gdy każdy z czytelników się angażuje i jego zdanie przedstawia, czuje jako ważne. Każde zdanie ma dla mnie ogromne znaczenie, i prędzej czy później staram się e, odpowiedzieć na te pytania, albo w jakiś inny sposób e, pokazać, że czytelnik to, co odczuwał, rzeczywiście jest prawdą. Najwięcej trudności sprawiło mi napisanie pierwszego rozdziału, który napisałam jako jeden z ostatnich, ale w trylogii pojawia się jako pierwszy, oraz przede wszystkim opublikowanie każdej części. To zawsze sprawia mi najwięcej trudności, ponieważ mogłabym poprawiać dany rozdział w nieskończoność. Czyli i kolejność zdań, różne sformułowania w dialogu. A wiem, że poprawiając tak w nieskończoność, nigdy ta trylogia nie ujrzałaby światła dziennego, i dlatego to było zawsze najtrudniejszą decyzją, aby powiedzieć: Dobrze, teraz koniec, w tym momencie to ujrzę światło dzienne. A kolejne poprawki i perfekcjonizm postaram się zastosować w kolejnych rozdziałach. Tak, sama struktura historii Mariamsa List jest skomplikowana i wielu czytelników ma z tym problem, ponieważ było to moim zamierzonym efektem, aby przeskakiwać w czasie i przestrzeni, czyli czasami jesteśmy tutaj i teraz, a czasami wracamy w przeszłość, przechodzimy do różnych miejsc, czyli przeskakujemy. To do tej historii, to do tej historii, to do tej historii. I to był również niesamowicie fascynujący proces dla mnie, ponieważ u mnie te historie pojawiają się fragmentarycznie i potem wszystkie składam je razem. Czyli historia spotkania z władcą Sarons pojawia się jako całość. Historia spotkania z hrabią de Revelion pojawia się jako całość. Historia wyjazdu do Mrocznych Gór, spotkania władcy Ralfa Santanderons -de pojawia się jako całość. I następnie z tych całości Tworzą strukturę kolejnej księgi, tak aby czytelnik był przenoszony, jak gdyby wręcz na siłę z tego jednego miejsca w kolejne i w kolejne. To jest takie troszeczkę opuszczanie strefy komfortu, bo przecież można by było przedstawić najpierw jedną historię, potem drugą, potem trzecią, ale poprzez właśnie to opuszczenie tej strefy komfortu, czytelnik zaczyna. Yy, Intensywniej myśleć, przypominać sobie, i pojawiają się w tym momencie niesamowite procesy, które pozwalają mu przeżyć tę historię głębiej, niż na pewno miałoby to miejsce, gdyby było w całości i w kolejności. Tak, czasami czytelnikom mylą się postacie, ale jest to bardzo, bardzo rzadkie. Może dlatego, że postacie nie mają polskich imion i nazwisk, tylko są to inne, inne imiona i nazwiska w innych językach, a powoduje to również ten efekt znów myślenia. Przypominania sobie, czyli takiej aktywności. To jest dla mnie niesamowicie ważne, aby czytelnik przeżywał to, angażował się w to, a nie tylko siadał, czytał, dobrze skończone, odkładamy i już nigdy do tego nie zerkamy. Poprzez to zaangażowanie czytelnik również widzi to, co ukryłam pomiędzy wersami. Nie mam ulubionej postaci. W Całej powieści, dlatego że każda postać jest inna, zupełnie inna, ma inny charakter, jest jedyna i niepowtarzalna. W każdej jest coś fascynującego, w każdej jest coś, co nas zaskakuje, czasami może nawet szokuje. Tak, prowadziłam. Na Instagramie bardzo ciekawą ankietę, która mnie tak fascynowała, że zerkałam na wyniki co kilka minut, aby sprawdzić, jak, jak się to rozwija. To również jest jedna z tych form, gdzie mamy taki niesamowity kontakt z czytelnikami. Ta ankieta była przeznaczona dla kobiet i przedstawiłam postacie męskie, prosząc, aby każda z kobiet wybrała tego mężczyznę w trylogii, do którego. Jak gdyby szybciej mogłoby zabić jej serce. Nie ukrywam, oczekiwałam, że będzie taki wynik, jeżeli chodzi o zwycięzcę, ale inne postacie mnie zaskoczyły, ponieważ w moim odczuciu tym zwycięzcą na pewno byłby. Książę Mrocznych Gór, czyli Ralph Santanderons, i rzeczywiście jest zwycięzcą do tej pory. Ta ankieta jest cały czas aktywna, ale byłam pewna, że na drugiej pozycji pojawi się albo hrabia de Revelion, albo władca Sarons Arthur de Leys. A na tej pozycji pojawił się brat Gariel, czyli Aleksander, w tym momencie, gdy, gdy spotykamy się na tym wywiadzie. I to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem ponieważ brata Gariel przedstawiłam wręcz marginalnie. Jest tylko kilka rozdziałów, w których on się pojawia, a jednak zdobył serca wielu, wielu czytelniczek. postać męska, władcy Mrocznych Gór, czyli Ralfa Santanderons. Naturalnie ta historia będzie kontynuowana jest przeze mnie kontynuowana w tym momencie. Ta postać jest chyba najbardziej tajemnicza i wywołuje mnóstwo skrajnych emocji. Książę, władca mrocznych gór ma mnóstwo swoich fanek, kobiet czytelniczek, które go uwielbiają, ale również fanów mężczyzn, którzy widzą w nim taki wartościowy wzór do naśladowania, ale ma również wiele, wiele czytelniczek do niego wrogo nastawionych. Dlaczego wrogo nastawionych? Ponieważ, ponieważ um, czasami jest zbyt męski, zbyt twardy, szorstki i zdystansowany. I wiele kobiet nie lubi tego typu mężczyzny. Co uważam, że jest błędem, ponieważ często właśnie za tą taką surową, surową maską, tak możemy to również nazwać, skrywa się gołębie serce, czyli skrywa się bardzo dobry człowiek. I to jest również takie rozczarowanie, które wiele kobiet przeżywa w tym normalnym życiu, w tej codzienności, że szukają takich miękkich typów, a tutaj następuje wręcz odwrotnie, że czasami miękki w pierwszym spotkaniu mężczyzna, który, który jest taki uległy, potem wystawia swoje i odwrotnie, mężczyzna, szorstki, zdystansowany, jest, może być takim partnerem na całe życie. Często w mojej praktyce, tej duchowej praktyce, spotykam się z klientkami, kobietami, które wybrały takiego typa kasanowy, który był uległy, który obsypywał je kwiatami, nie zdając sobie sprawy z tego, że ten mężczyzna, jeżeli ta kobieta nie poruszy go do głębi, zaraz będzie szukał kolejnej. I odwrotnie, mężczyźni zdystansowani, mężczyźni tacy surowi na zewnątrz, gdy wybiorą tą partnerkę, to jest to partnerka na całe życie i tam nie ma żadnych skoków w bok czy zdrad. I dlatego dziwi mnie czasami to, że, że kobiety uważają Ralfa Santanderons za zbyt szorskiego i zbyt męskiego. thank <sweak> you